Sprzęty spakowane. O tutaj, o w tym plecaczku bardzo. A dzień dobry, witam Cię serdecznie w nowej odsłonie. Będzie taka seria pewnie może vlogów takich z mojego życia jako fotografa. Po to, aby dać Ci jak najwięcej wartości, inspiracji, napisz mi proszę, czy to jest dla Ciebie wartościowe w komentarzu, czy takie odcinki też właśnie filmowane z ręki, z telefonu, będzie to pewnie troszkę gorsza jakość, ale coś na pewno zrobimy. Ja właśnie rozpoczynam swój dzień, mam wtorek i zaraz zjadę na sesję do innego studio, w którym tak na co dzień pracuję, to po prostu do innego będziemy teraz dzisiaj właśnie fotografować zdjęcia produktowe, także zapraszam Cię do tego dnia. Sprzęty spakowane, o tutaj, o w tym plecaczku, bardzo też fajny plecak taki, że pomieszczę wszystkie sprzęty, które mi są potrzebne do sesji. Lampy już mam tam w tym studiu, ponieważ już wczoraj była ta sesja, więc dzisiaj już tylko same aparaty. No ciekawy jestem, jak to wyjdzie, taki vlog. Może raz na 2 tygodnie, może na początku raz w miesiącu, czy może częściej, w zależności jak będzie Ci się podobało. No i napisz mi proszę w komentarzu, czy taka forma nowa będzie Ci się podobać, troszeczkę taka inna niż z mojego studia i tylko takie filmy poradnikowe typowo, tylko po prostu takie z życia wzięte. Zobaczymy, jak to się uda, ja spróbuję, choć to jest też takie niekomfortowe, ale co, spróbujemy, prawda? No to jedziemy na sesję. A co dzisiaj, o czym dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć? Ostatnio wysyłałem na swojej liście mailowej osób, które są zainteresowane po prostu rozwojem fotograficznym, takie zapytanie, żeby zobaczyć po prostu, ile osób jest na początku swojej drogi fotograficznej, ile jeszcze jest osób już zaawansowanych, ile może profesjonalistów. No i okazało się, że bardzo dużo osób na liście mailowej jest na początku swojej drogi fotograficznej, czyli dopiero zaczyna i nie wie, jak zacząć, nie wie, co z czym się je, jakie sprzęty wybrać, jakie obiektywy wybrać, jak w ogóle zacząć sesję i tego typu rzeczy. No i mają wszelkiego rodzaju obawy, czy ty po prostu dadzą radę się utrzymać jako fotograf. W ogóle wiele osób ma z tym problem, że mają niską samoocenę, jeśli chodzi o tą swoją pasję. Na początku jest to bardzo, bardzo, że tak powiem, zrozumiałe, ponieważ na początku nie wiemy, jak coś robić, więc musimy dojść doświadczeniem do tego, żeby być w tym pewnym siebie. Ja też na początku, gdy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, to miałem przysłowiowe kilo w porach, bo po prostu się stresowałem każdą sesją. Ale z każdej sesji na sesję jest już coraz lepiej na początku i wtedy się przyzwyczajasz, zaczynasz to już, że tak powiem, podświadomie pracować z aparatem. Bardzo ważne jest poznać takie właśnie podstawy fotografii, tak aby je sobie zakodować u siebie w głowie manualnie, żeby obsługiwać swój aparat fotograficzny bez jakichś tam zastanowień. To jest bardzo ważne na początku, żeby po prostu te podstawy pojąć. No i mam dla Ciebie niespodziankę, bo przygotowuję właśnie niesamowitą rzecz, ale o tym będzie później. Ale póki co jeszcze drugą rzecz, którą przygotowuję, to bezpłatny webinar, na który Cię zapraszam, właśnie o takich podstawach fotografii, więc jeśli jesteś na początku swojej drogi fotograficznej, czyli nie wiesz, jaki sprzęt wybrać, jak w ogóle działać na manualnych trybach, na manualnym trybie w aparacie, czy też półautomatycznych, które mogą Ci pomóc i w zależności od jakich sytuacji właśnie je używać,
i wiele, wiele innych rzeczy, które przydadzą Ci się na początku swojej drogi fotograficznej, to link poniżej będzie do zapisu na webinar. Tam też będzie data, kiedy ten webinar się odbędzie, takie darmowe szkolenie, spotkamy się online i pogadamy o podstawach fotografii. Dzień mija w najlepsze i właśnie już piąta godzina sesji. Takie piękne cuda tu robię. O, cudowne drewno połączone ze skórą, z ekoskórą. Fajna sprawa. No i lampki. I takie tutaj mnóstwo rzeczy do zrobienia. No jeszcze czeka dużo produktów, także myślę, że będzie super. No i jestem już po sesji zmęczony bardzo, bo było dużo, dużo produktów. 10-godzinna sesja i taka myśl mi przyszła mi na myśl, taka myśl, masło maślane, że wiele osób pytało mnie właśnie, jak zacząć, jeśli chodzi o fotografię też produktową. Prosta sprawa, no jeśli w Twoim otoczeniu jest jakieś są firmy, które potrzebują czy sprzedają jakieś rzeczy, a na pewno są, które sprzedają jakieś rzeczy przez internet, produkują jakieś rzeczy, to potrzebują takich sesji, więc udaj się do tych firm i po prostu zaproponuj taką sesję, zrób im jakąś piękną na takich właśnie białym tle z szybą, jakoś to fajnie oświetl. Jeśli jeszcze nie masz takich lamp, no to nie są drogie rzeczy, a po drugie też można delikatnie poradzić sobie z tym, ze światłem dziennym. Wprawdzie ono jest takie bardziej wymagające, bo ono się będzie zmieniało. W fotografii produktowej no lepsze, jeśli to by było takie światło już zrobione przez Ciebie. Więc warto w takie coś zainwestować. No i nie ma co odkładać tego, że jeszcze jesteś niegotowy, tylko po prostu próbować, bo jestem tego zdania, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, więc jeśli chcesz zacząć właśnie z taką fotografią, to po prostu to zacznij robić i krok po kroku będzie po prostu coraz lepiej. Na początku zawsze nie jest idealnie, ale będziesz to poprawiać i będzie super. No i mamy godzinę 19, więc kończymy tego vloga na dzisiaj. Pozdrawiam, napisz mi proszę w komentarzu, jak, czy taka forma będzie Ci odpowiadać i czy ci odpowiada po prostu. I raz na jakiś czas pewnie będzie dla odmiany vlog taki fotograficzny, no i też nie tylko po prostu. Ja pozdrawiam z mojego ogrodu, uwielbiam tutaj być, to jest bardzo, bardzo fajne miejsce, tak odpocząć wśród zieleni. Wprawdzie już niedługo będzie się to wszystko przebarwiało, bo jesień już będzie zaglądać do nas. Dzięki serdeczne, pamiętaj, zapisz się na webinar, który będzie z podstaw fotografii, jeśli właśnie chcesz zacząć z fotografią. Będziemy się tam widzieć na żywo i uczyć tych podstaw fotografii. Dzięki serdeczne, trzymaj się, pa, pa, hej.